O, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Chemik oraz Smoczysław i zapraszamy Was dzisiaj na ciekawy materiał poświęcony temu czarnemu pudełku, które to unboxing jego mogliście widzieć na reelsach albo shortsach na social mediach MSI Polska, do których Was oczywiście serdecznie zapraszamy. Natomiast co się znajduje w tym magicznym pudełku i dlaczego właśnie teraz mogę nim rzucać? Spokojnie, tam jest płyta główna, procesor oraz RAM, ale nie jestem tak nierozsądny, żeby rzucać tak drogimi komponentami. Wszystko mam tutaj w mojej magicznej skrytce. O, oczywiście, mamy tutaj pamięci od Fury DDR5, Intel Core i5-10400 oraz płyta główna MSI Mac B660M Mortar Wi-Fi. No i co powiecie z tym zrobić? Przecież to tylko trzy klocki, a żeby komputer złożyć, trzeba mieć troszeczkę i więcej, jasne. I tutaj znowu z mojej drugiej magicznej skrytki wyciągnę dla Was MSI Ultimate Gaming Machine, w którym to będziemy właśnie zmieniać płytę, procesor i RAM. Zapraszam na materiał. Omawiany dzisiaj procesor jest to Intel Core i5-12400, który to należy do rodziny Alder Lake. Procesor posiada 6 rdzeni Performance, niestety nie posiada rdzeni Efficiency, natomiast posiada aż 12 wątków. Zegar bazowy procesora jest to 2,5 GHz, natomiast w turbo rozpędza się aż do 4,4 GHz. Do tego TDP procesora został ustalony na 65 W, natomiast Max Turbo Power na 117 W. Pamięć operacyjna, jaką użyjemy do budowy tego komputera, jest to Kingston Fury o pojemności 32 GB w dwóch kościach po 16 GB. Jest to oczywiście pamięć DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. Płyta główna jest to MSI Mac B660M Mortar Wi-Fi, która wspiera właśnie nam 12. generację procesorów Intel. Posiada gniazdo LGA 1700, jedno złącze PCI X16 w standardzie 4.0 oraz jedno złącze PCI X16 w standardzie 3.0, jedno złącze PCI X1 w standardzie 3.0, dwa sloty M2 PCI Express 4.0, oba na szczęście chłodzone z shieldem. Kodek dźwiękowy jest to ALC1200. Sekcja zasilania jest sześciofazowa, natomiast składa się na nią 12 MOSFETów 60-amperowych oraz jeden MOSFET 70-amperowy. Wszystko to jest przykryte naprawdę pięknymi oraz przepotężnymi radiatorami, które odprowadzają ciepło z naszej sekcji zasilania. No to co, mając zamówione już wszystkie komponenty, jakie składają się na nową bazę do Ultimate Gaming Machine, przechodzimy teraz tak naprawdę do składania. Ja tutaj magią montażu przygotuję sobie szybciutko komputer jako dawcę komponentów pod to, aby zamontować nową płytę główną wraz z procesorem i pamięciami operacyjnymi. Natomiast pamiętajcie, że żeby zamontować na LGA 1700 chłodzenia MSI Mac Core Liquid, no to koniecznie musicie się doposażyć w zestaw montażowy. Jak to zrobić? Wszystko omówione macie dokładnie w materiale, który pojawia się w karcie na górze. A teraz już lecimy do składania. No i cóż, moi drodzy, mamy to. Komputer jest poskładany. Teraz wystarczy mu dać zasilanie i zobaczymy, czy ruszy. Sam jestem ciekaw, czy wszystko dobrze popodpinałem. Stryczek jeden. Jak sami widzicie, wszystko się kręci. No prawie wszystko. Tutaj był jeden mankament, na który spotkałem podczas budowy tego komputera, mianowicie z racji rozmiaru płyty głównej posiadamy mniejszą ilość złącz do podpięcia naszych wentylatorów, aniżeli na poprzedniej płycie głównej. No w końcu tam była płyta w formacie ATX-owym, tutaj jest płyta w formacie MATX-owym i w przypadku tego typu komputerów jak zwykle mamy mniej raczej podłączeń pod wentylatory, no bo montujemy je w innych komputerach, gdzie nie potrzebujemy aż tylu śmigieł. Natomiast sam komputerek działa.
No i kolejny dowód, że wszystko działa. Ja się zabieram za konfigurację BIOS. Wiadomo, tutaj trzeba będzie włączyć profil XMP oraz przejść taką pierwszą konfigurację, zdjąć power limity, gdyż mamy IO. No i dalej idziemy do instalacji Windowsa 11. Natomiast moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli po prostu stawicie łapeczkę w górę pod tym filmem. A no i oczywiście nie zaszkodzi upewnić się, czy subskrybujecie ten kanał. Jeżeli tak, to bardzo mi miło. Wraz z panem Smoczysławem, który chyba właśnie uciekł na kolację, będziemy w przyszłości dla Was składać jeszcze multum fajnych gamingowych pecetów oraz testować wiele, wiele różnych ciekawych sprzętów od MSI. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, to sekcja komentarzy należy do Ciebie, a w tym materiale to by było na tyle. Ja się już żegnam i lecę do Smoczysława na kolację. Tak więc, do zobaczenia, do usłyszenia.